Siema. Może teraz spróbujemy. W sumie dzisiaj mamy najważniejsze. Ktoś lusterko rozwalił prawdopodobnie. Zaraz wam powiem, o co chodzi. Jeszcze mam takie. Może po kolei, żeby się nie gubić. Jest siódma. Nie wiem, 10. Mamy sobotę, 30 grudnia. A więc to jest przedostatni dzień tego roku. Właśnie wylazłem z domu i będę zmierzał do pracy. Miałem ostatni dzień roboczy w sobotę. I tak pomyślałem, że w sumie nagram już taki film z życzeniami. Powiem też, dlaczego nie było życzeń na święta. Zawsze dawałem, a w tym roku nie dawałem. Do tego też dojdziemy. Teraz jak tu zobaczycie, gdzie my jesteśmy, widzicie, nasza laweta z samochodem na... A to jest ciekawostka. Czekajcie, no mam tylko tak na robię, bo dużo osób się dziwi. Jezu, już tak z rana to jestem niedotegowany. Widzicie? Nie wiem, czy widzieliście motylek, ja wam ten potem go pokażę. Potem go wam pokażę. Zimno. Potem go wam pokażę, jak dojadę na film, o co biegam. Bo myślę, że... Czekajcie. Tak. A czekajcie. Połączycie się ze mną. O. Coś tam widać. Zimno. Nieprzebrany ci w roboczy. Bo miałem mojego... kulara. Czapki mojej. To jest moja czapka. Złóż kartę pamięci. Słuchajcie, jaka jest moja czapka? Czapkę mi ktoś zakosił z lawety. Wyłączę radio. Nie mam latarki. Czekajcie, dajcie mi chwilę. Znajdźcie. Ty, no nie mam czapki. Ja ostatnio też czapkę miałem. U klienta. Na siedzeniu nie mam. Dobra, będziemy szukać, jak dojadę na firmę. Bo ci taki materiał w sumie życzeniowo kończący, czy może podsumowujący ten rok. Światełka, tacho na aucie. Sorki. No ale niestety trzeba jak do roboty. Pospałbym. Jeszcze źle spałem, dziecko chore. Co za kadnoc ciężka. Ruszamy z moim zestawem po kwiatkach od żony. Chabazie rosną przy. Mam już, w ogóle będzie dobrze słychać. Czekajcie, jak was zostawić, jak wy widzicie kierownicę. To czekajcie, zrobimy tak. Tak chyba lepiej, nie? Czekajcie. Postaram się mówić głośniej, bo pewnie będzie fatalna jakość dźwięku z tego miejsca. Więc jak widzieliście lawetę wcześniej, bo akurat tak się składa, że po swojej normalnej pracy, znajdziemy to w biurze, nazwijmy to pracę stacjonarnej na stanowisku, to jeszcze jakieś tam se kursy lawetą zrobię po pracy. Więc mam taki zestaw na sobie na motylku. Motylek to jest ciekawa rzecz, to wam jeszcze o nim pewnie powiem nieraz. O ile będą takie materiały z tego. Ale wracając do tematu, czemu nagrywam, nie? No bo jakby nie patrzeć, dzisiaj mamy 30 grudnia, czyli przedostatni dzień roku. Nic się nie dzieje, jak na razie na drodze. Może, że tylko my robimy. No ale tak czasem nie trzeba, nie? Jakieś renamenty, prezentacje szczelić, trzeba jakoś ten rok zakończyć roboczo. Ja tam przynajmniej lubię robić to roboczo. Ja w tym roku, nie, to nie są ostatnie, znaczy ostatnie samochody zwożę, ale jeszcze po pracy mam jeden samochód do zwiezienia. Tam niedaleko, miejscowość niedaleko, gdzie mieszkam, więc po pracy sobie jeszcze szczerze. Dzisiaj, 30 grudnia, jeszcze jeden samochód do złamania weźmiemy. Znaczy weźmy więcej, bo mamy dzisiaj już 5 albo 6 na dzisiaj jeszcze, a to też inni kierowcy jeżdżą. Ja na razie mam jeden, chyba że jakiś jeden wpadnie, no to wtedy wezmę zestaw na motylku, czyli na tym sztywnym holu. Tak jak obecnie tam na szybko tylko widzieliście, mam nadzieję.
ale to się zobaczymy. Dobra, film się ciągnie, nie? A do rzeczy. Życzenia. Życzenia noworoczne to mogę wam złożyć, spróbuję może złożyć jeszcze w osobnym materiale. Osobnym materiale krótszym. To w sumie zrobimy w osobnym materiale, nie? Tu najwyżej powiem, dlaczego nie robiłem na święta życzeń. Stwierdziłem, że święta to jest taki dosyć rodzinny czas. Spędzić z bliskim, a nie siedzieć po Facebookach, oglądać życzenia, którzy wszyscy, nie, wszystkie firmy wrzucają gdzieś tam, mam takie odczucie, że wszyscy wrzucają i to jest takie wrzucanie tych filmów na zasadzie trzeba, no to puści się i wszyscy to puszczają, tego potem tak nikt nie ogląda, statystyki tego są słabe i to świadczy o tym, że ci ludzie jednak tego nie chcą oglądać, więc mam nadzieję, że ten czas spędziliście w gronie najbliższych, ciesząc się świętami, a nie, że jakieś Facebooki i oglądanie tego wszystkiego, co się dzieje na Facebooku. Oczywiście są ludzie tacy, którzy lubią siedzieć na Facebooku i może im tego nie zabrania, nie krytykuje, sam siedzę, czasem coraz mniej, ale to tak, dlatego te życzenia nie robiłem, miałem, żeby się jednak byli, wiecie, tak sobie miałem w domu, z rodziną, świętowali, odpoczęli. Z kolei tak teraz chcę złożyć życzenia noworoczne, to już jest kwestia całkiem innych życzeń, czyli to jest taki czas, że się bawimy i to jest dobrze. To jest dobrze, żeby tak jednak to słowo na koniec może było. Nie? W sumie też tak raz mówię o tych życzeniach świątecznych, że nie składałem, bo nie chciałem, ale pewnie przyjdzie taki czas, że za rok pewnie złożę, nie? Jeżeli przetrwam w tej firmie. Będę dalej pracował, ale to zobaczymy, co się zrobi. W tym roku stwierdziłem, że niech to jednak jest, ta firma też swoje przeżyła, szefowa przeżyła i rodzina cała, więc dobrze. Święta było, niech są święta dla nich i dla was, i tego się noworoczne to są nowe zabawa, radość, fajnie, też podsumowanie tego roku. Też tego pewnie nie poglądacie, ale zawsze coś tam, bo może, zobaczymy, tak trochę wydaje mi się, że to jest bez ładu i składu, co mówię, na siłę, na bronienie się, ale będzie mniej więcej takie miałem tutaj przekonanie. Dobra, ja wracam do pracy, mi zostało tam jeszcze z 20 minut, najwyżej dzisiaj nagramy. Dobra, co chwilę zaglądam do lusterka, a patrzę, jak mi ten golfik się za mną ciągnie. Nie wiem, czy zwrócić uwagę, czy nie, ale on idzie o... bo na własnych kołach stoi i jest na sztywnym holu, tam motylek jest zapięty o wahacze, ale widzę, że ładnie się prowadzi, światełka działają, więc mam nadzieję, więc ja wracam, ja jadę na firmę, więc pewnie się odezwę, chciałbym, może, powinienem, zobaczymy, powinienem się odezwać jeszcze dzisiaj, znaczy dzisiaj nagle materiał, może jutro go puszczę, czy tam jutro jest tak, Sylwester, będzie jak jest nowy rok, to jakoś tak wam to wpuścimy, żeby to jakoś życzyć dobrze i tego, czekajcie, co się tu jedzie. Pierwszy samochód na drodze na razie, nie? Dobrze, bardzo dobrze świadczy o tym, co tu się dzieje, że nikt nie jeździ do pracy teraz. Nikt! Oprócz nas. Czy to źle, czy dobrze? Dla mnie dobrze, ja tam lubię robić. Dobra, nie przeciągając, bo pewnie fatalne audio jest w tej lawecie, no pewnie mam trzeszczy od silnika, od wszystkiego, bo jesteście przy szybie. Więc do zaś, nara.